Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj tak bardzo szybko, albo może nie szybko, tylko trochę w emocjach, z tego względu, że wpadłem na pewien pomysł, żeby przetestować tworzenie kursu, bo kursami się już trochę interesuję. Zagłębiam się w nie, słucham, czytam bardzo dużo, jak tworzyć, jak je wypuszczać i tak dalej. Zresztą już Wam parę razy mówiłem też o tym, że chciałbym wypuścić kurs odnośnie, trochę pewnie słabo widać, ale może jak włączymy, o, teraz będzie trochę lepiej. To mówiłem Wam o tym, że chcę kurs wypuścić odnośnie zakładania firmy. Cały związany, taki mega, mega wielki kurs z sprawdzaniem pomysłu na biznes, zakładaniem firmy, ze wszystkimi elementami powiększonymi, oczywiście różnymi dodatkami, co są również w aplikacji, z wykorzystaniem aplikacji, ale do tego kursu jeszcze, albo do tworzenia tego kursu jeszcze poczekam, bo chciałbym jeszcze bardziej rozwinąć aplikację, więcej osób, żeby skorzystało, więcej osób, żeby dowiedziało się o tym. Ostatnio wypuściłem też filmik odnośnie tego, jak sprzedawać na portalu LinkedIn. Bardzo dobrze w ogóle ten filmik się przyjmuje i jako w odsłonach na YouTubie, i tak samo jako w portalach czy na w social mediach, gdzie dużo osób na mnie pisało. I pomyślałem sobie, że czemu nie wypuścić takiego mini kursu, zwłaszcza, że potrafię jakby sprzedawać przez social media z wykorzystaniem tego Facebooka, Instagrama czy też właśnie LinkedIna. Mógłbym podzielić się z Wami, bo nie ma tu jakichś odkrywczych metod oczywiście, czy jakichkolwiek działań i lejków i tak dalej. Nic takiego ja nie wykorzystuję. Prosta, prosta praca, trochę poświęcony czas na dobry research i później dopiero działanie, 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 więc trochę czasu trzeba. Więc czemu nie podzielić się z Wami tą wiedzą całą w formie takiego mini kursu i przetestować w ogóle całą tą wiedzę, którą zbieram sobie, czytam, uczę się na temat właśnie tworzenia kursów i no i właśnie, i taki pomysł, żeby nagrywać i vlogi bardziej albo jednodniowe, albo dwu, trzydniowe, żeby trochę tego materiału było, zobaczę ile tego materiału w ogóle się uzbiera, ale właśnie, zacząłem już tworzyć parę rzeczy i landing page i w ogóle to wszystko będzie stworzone za pomocą albo w ogóle z wykorzystaniem tak naprawdę bardzo małych środków pieniężnych i z wykorzystaniem telefonu, z wykorzystaniem jakichś tam umiejętności WordPressa, obsługi mailingów, trochę z wykorzystaniem bazy oczywiście, którą mam już, więc na ten temat trochę jakby trzeba będzie popracować osoby, które będą na tym działać, ale jakby pokażę wszystko od strony backstage'u takiego całego, dokładnie jak tworzę landing page, co będę używał, co będzie w ogóle w kursie, jaki ten kurs będzie, jak go nagrywam, jak go promuję, jakie reklamy ustawiam, jaka grupa docelowa, wiecie, tych wiele, wiele elementów, gdzie nie wszystkie jakby są widoczne, ręka mnie strasznie boli, gdzie nie wszystkie są widoczne, jeżeli obserwujemy osoby, które tworzą kursy, albo które sprzedają kursy pokazujące, jak tworzyć własny kurs. Więc chciałbym się tym wszystkim z Wami podzielić. Tak jak wszędzie daję po prostu całą darmową wiedzę, to tak tutaj właśnie też będzie pokazane. Dokładnie wszystko, krok po kroku, jak te elementy tworzę. Musiałem zastopować mic i widzę, że strasznie moja jama, moje mini biuro jest zasypione, ale mniejsza z tym. Więc będzie to tak totalnie ogarnięcie, wiecie, na zasadzie takiej, że nie będę starał się jakichś tych filmików tworzyć, montować jakoś specjalnie, żeby się szykować do tego nagrywania, żeby fryzurę robić, ubierać się jakoś, czy cokolwiek z tego. Po prostu będzie moment, żeby wziąć telefon, nagrać, pokazać, co zrobiłem, co będzie zrobione, no to wtedy będzie to tworzone. Więc tak bardzo, bardzo chaotycznie, ale bardzo dużo wiedzy, którą jakby będę starał się po prostu przekazać, którą gdzieś tam mam i tak naprawdę być może ktoś, kto się szykuje do tego, żeby przygotować się do sprzedaży, nie wiem, przeraża go po prostu ta wiedza, ten ogrom tych rzeczy, które trzeba przygotować. A tak naprawdę właśnie ja rozkminiłem sobie do tego mini kursu bardzo istotne elementy, które będzie można wykorzystać przy sprzedaży. Czyli na przykład nie będę wykorzystywał żadnego systemu do logowania się na przykład do sprzedaży kursów, gdzie użytkownicy będą mogli wejść sobie, tylko po prostu będzie to sprzedawane, bo to będą na przykład filmy i PDF-y, tak? Te filmy będą w formie tych mini kursów, czyli filmy będą, jakby dawka wiedzy będzie potężna, ale jakby nie będzie tego też.
w jakiejś formie właśnie panelów do logowania się i tak dalej, tylko będzie to wysłane w formie mailingu. Czyli stworzę na mojej stronie internetowej, która jest na WordPressie, gdzie można naprawdę taką stronę internetową bardzo szybko stworzyć. Nie musi być ona jakaś mega, mega wypasiona, ale jest wiele poradników na temat tego, jak tworzyć taką stronę na WordPressie, jak zainstalować WooCommerce'a, jak dodać produkty, jak wygenerować link, który bezpośrednio będzie już dodawał, który będzie bezpośrednio dodawał produkt do koszyka, czyli jak mamy landing page, w którym będzie przycisk kup teraz kurs, to ten kurs jak klikniemy sobie w ten przycisk, to będzie nas przenosiło już do koszyka, w którym będziemy sobie wypełniać tylko dane najpotrzebniejsze, przechodzić do płatności i, no i kupować kurs. U mnie będzie to w takiej formie właśnie, że będzie można z landingu kupić sobie kurs. Jeszcze się zastanawiam nad tym, czy on będzie dostępny w jakimś tam czasie, czy będzie jakąś sceną promocyjną, czy nie. Ta cena tego kursu też nie będzie bardzo wysoka. Będzie do tego jeszcze właśnie przygotowana ta strona, pokażę Wam, jak to zrobić, jak usunąć w ogóle, jakimi wtyczkami pousuwać te elementy, gdzie nie są mi potrzebne, zbieranie informacji na temat, gdzie mieszkacie, jaki jest adres i tak dalej. Imię, nazwisko, mail, płatność, ten link, który trzeba jakby wygenerować, żeby przekierowywał prosto do koszyka, zakup, później informacja, że dotarł, więc ręcznie będą też wysyłane te maile, albo być może będą dodawane do bazy mailingowej na systemie do wysyłania maili, plus wtedy automatycznie będzie szedł mailing. Jeszcze zobaczę, bo być może będzie ta sprzedaż trwała na przykład 10 dni, będą zbierane maile, będą zamówienia zbierane i na przykład dzień później będzie wysyłka do wszystkich właśnie całego tego materiału. To będzie też zaznaczone i no i po prostu taki kurde kosmos z wykorzystaniem tego, no bo na razie stabilizacja jest taka w aplikacji, w agencji, więc wszystko tak powoli sobie dzieje się, jest na to czas, żeby stworzyć ten kurs, żeby trochę podziałać nad tym, wykorzystać ten czas maksymalnie, popracować mega długo, ale jakby chciałbym pokazać, że można stworzyć kurs, mini kurs, bo to może nie będzie wielki kurs, więc tu nazwijmy to mini kurs na takich totalnych podstawach. Zobaczymy, jak ta sprzedaż pójdzie, czy to w ogóle się będzie sprzedawało, bo to też będzie fajne doświadczenie, żebyście zobaczyli na bieżąco, czy to się w ogóle sprzedaje, czy nie. Plus do tego będzie właśnie w takiej no, bardzo prostej formie promowania, działania mini kursu. Wypadło mi z głowy, co chciałem Wam powiedzieć bardziej. Wysyłka poprzez właśnie te systemy mailowe i do tego, no nie pamiętam, kurczę, no mniejsza z tym, ale na zasadzie takiej, że zobaczę, czy to rzeczywiście działa, czy nie, ten czas, aha, już wiem, że chodzi głównie o to, żeby stworzyć ten kurs w miarę szybko, w jakiś, nie wiem, może uda się w tydzień, do końca tygodnia, mamy dzisiaj mamy wtorek, ja tak naprawdę na razie mam plan działania, mam w połowie zrobiony landing page na systemie mailingowym, w ogóle wszystko w Canwie przygotowywane, to też Wam wszystko pokażę. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani. Być może uda się, że jak będę dużo gadał teraz, będziecie słuchać, to będę wrzucał to codziennie w formie takiego vloga dziennego, nie pamiętam, jak to się nazywa, dobrze, fachowo, ale mniejsza z tym. Zobaczymy. Trzymajcie się, cześć. Więc dzisiejszy vlog jest bardziej pogadanką, przedstawieniem Wam całego pomysłu. Wszystko będzie w trakcie wychodziło. Dzisiaj jeszcze trochę muszę podziałać, bo nie dość, że zmontować tego vloga, to jeszcze podziałać trochę właśnie na Instagramie, na Facebooku, poinformować wszystkich, wysłać mailing do całej bazy, że będzie można oglądać, no i też na grupę. Takiego trochę szumu trzeba narobić. Zobaczymy, jak to się uda. Taki fajny eksperyment i trochę wyzwanie, bo jednak ja też mam swoją pracę, mam też swoje podstawowe działania, które trzeba ogarnąć. No i do tego dochodzi jeszcze to. Mam nadzieję, że będzie uda się w ogóle to wszystko skombinować. Miłego już chyba wieczoru. No, zdecydowanie. Cześć!